Dzień dobry, szanowni państwo, witam serdecznie. Jest mi bardzo miło poprowadzić dzisiejszy webinar razem z moją koleżanką Moniką Piątkowską, która będzie mówić zaraz po mnie. Ja reprezentuję francusko-polską agencję marketingową, a jeżeli chodzi o członkostwo w francusko-polskiej izbie gospodarczej, jesteśmy członkiem już od 5 lat i z uwagi na to, że jesteśmy filią francuskiej agencji, bardzo dużo nasza współpraca opiera się na współpracach właśnie z markami francuskimi, stąd też bardzo dobra, myślę, znajomość tych dwóch rynków i dlatego też porównamy sobie, też trochę będziemy rozmawiać porównując te dwa rynki. Myślę, że Państwa firmy, które należą do izby, też są zainteresowane tym, żeby zobaczyć te podobieństwa i odmienności. I przejdę już teraz, może podzielę z Państwem prezentację. Na samym początku tej naszej prezentacji jest kilka słów jeszcze o agencji, dosłownie taki krótki wstęp. Okej. Teraz już jest dobrze. Nasza agencja na polskim rynku istnieje od 5 lat, natomiast jeżeli chodzi o rynek francuski, już od ponad 40 lat jesteśmy obecni. Jesteśmy niezależną agencją, zrzeszeniem niezależnych agencji. I mamy w swojej strukturze agencje, które zajmują się marketingiem 360 stopni. Wiem, że to już trochę niemodne jest, ale tak zajmujemy się różnymi dziedzinami tego marketingu, ale mamy też agencje, które specjalizują się w social media, między innymi jedna z naszych agencji jest rekomendowana przez Instagram i przez Facebook. Mamy 3 lokalizacje we Francji i 1 w Polsce. Ja jestem związana też z rynkiem, znaczy z Francją, mieszkałam kilka lat we Francji, stąd też ta znajomość też tego rynku francuskiego. To są grupy, które należą do naszej agencji. Na górze widzą Państwo DPS Les Andes i DPS Polska, która jest dokładnie filią tego głównego oddziału, który liczy ponad 180 osób w tej chwili. To są bardzo niewielki wycinek marek, które z nami współpracują. To są marki, z którymi współpracujemy we Francji i w Polsce. Nie wszystkie oczywiście z nich. Mamy też taką markę jak Nocibe, która jest odpowiednikiem, znaczy tak naprawdę jest Douglasem polskim, znanym na polskim rynku Douglasem. Tam to jest Nocibe. Ale myślę, że najbardziej interesujące jest to, co dalej, czyli przejdziemy już do meritum. I od razu powiem Państwu, że ta nasza prezentacja wynika z naszej analizy, jest pewną naszą wizją. A ponieważ nikt nie wie, jak będzie wyglądał rynek po pandemii, no to są tylko takie nasze domysły i bardzo fajnie będzie, jeżeli Państwo też się podzielą swoimi opiniami. Widziałam, że głównie na ten webinar zapisali się Państwo, którzy są ściśle związani z marketingiem, mają Państwo na pewno swoje przemyślenia i bardzo fajnie będzie nam też taką włączyć na koniec dyskusję na ten temat. Opowiemy dzisiaj o takich trendach marketingowych przed pandemią, które miały ogromny wpływ na to, co się zadziało później, a tak naprawdę były przyspieszeniem tego, co się zadziało później. Powiemy o tym, jaki wpływ miała ta izolacja i jak to wygląda, czy to wychodzenie z pandemii to już jest koniec i teraz przechodzimy już do tej nowej rzeczywistości, o której teraz się mówi, czy to jest tak naprawdę jeden z elementów. Relacja konsument, marka i strategia marek. No myślę, że to jest najbardziej interesujące i to jest właśnie ta nasza wizja, na co według nas marki mają zwracać uwagę. I marketing dóbr luksusowy i premium, o czym powie Monika Piątkowska, moja koleżanka, która doskonale zna tę tematykę, między innymi wykłada właśnie na SGH też ten temat. I mimo tego, że Państwo też nie są wszyscy związani z tym, to myślę, że warto mieć też taki pogląd i dowiedzieć się dużo fajnych rzeczy na temat tego rynku. Jeżeli będę mówić za szybko, to z góry przepraszam, ale mamy ograniczony czas, a tematów jest bardzo wiele i chciałabym o wszystkich powiedzieć, w związku z czym będę mówić szybko. Mam nadzieję, że nie będzie to Państwu bardzo, bardzo przeszkadzać. To, o czym powiedziałam, czyli przewidywany trend dotyczący konsumpcji marek. Tutaj mam akurat dane z rynku francuskiego, ale te trendy się jak najbardziej powtarzają na rynku polskim i one są troszeczkę opóźnione. Ale proszę zauważyć tutaj, że aż 86% Francuzów kilka miesięcy temu już powiedziało, że chciałoby, aby nowy styl konsumpcji, żeby ten styl konsumpcji się zmienił, że jesteśmy społeczeństwem, które za dużo konsumuje i za bardzo na to nastawione. I to już 86%, to jest strasznie dużo, to już wystąpiło przed naszą pandemią. Jeżeli chodzi o oddziaływanie marek,
na ten rynek, który na nasz rynek, to 73% Francuzów stwierdziło, że wpływ na transformację społeczeństwa marki mają i będą miały i powinny tą swoją siłę, którą wykorzystują, wykorzystywać w odpowiedni sposób. Były takie oczekiwania w stosunku do marek, ale jednocześnie, tutaj proszę zauważyć, 91% uważa, że marki zachęcają nas do tego konsumpcjonizmu i należałoby z tego wychodzić. 49% Francuzów odnosi się do tego, co zostało później nazwane przez jednego z takich teoretyków duńskich goodvertisingiem. Reklamodawcy troszeczkę stosują manipulacje, a powinni skupić się na tym, co jest dobrego w tej konsumpcji, żebyśmy zaczęli kupować mądrze. I kolejna rzecz to jest zwiększone zapotrzebowanie na przejrzystość komunikacji, marketing relacji i ta komunikacja marki jako tej drugiej osoby, która powinna być przejrzysta, transparentna, autentyczna. My tego po prostu oczekujemy. Myślę, że konsument już kilka miesięcy temu, to już się rodzi od wielu lat, już Kotler kilkanaście lat temu mówił o marketingu relacji, że powinniśmy porównywać te relacje marki z człowiekiem jak relacje dwóch ludzi, opartych po prostu na zaufaniu i na szczerości. I co się zadziało, kiedy wkroczyliśmy w tą izolację? Wiele osób podkreśla, że nastąpiło akceleracja, ogromne przyspieszenie tej transformacji, tych wszystkich trendów, które już były widzialne, bo zostaliśmy nagle odcięci od wszystkiego, nie jest możliwe życie jak dawniej, okazuje się, że musimy się całkowicie zmienić naszą codzienność. I ta nagła zmiana zmusza nas do takiej szybkiej adaptacji i to jest właśnie takiego nietypowego, ponieważ poprzednie kryzysy charakteryzowały się tym, że wpadaliśmy w ten wir powolutku, a tutaj nagle zostaliśmy wrzuceni, co też ta nagłość ma ogromny wpływ na nasze zachowania. Zaczynamy, tutaj jest ta piramida potrzeb, prawda? Ona pokazuje, że nasze potrzeby ulegają wartościowaniu, zaczynamy się zastanawiać nad tym, jakie są nasze podstawowe potrzeby, że to zdrowie jest najważniejsze i teraz powinniśmy o to najbardziej zadbać, ale też okazało się, że te zakupy pierwszej potrzeby, szturmowanie przez ludzi sklepów, to jest właśnie to, co następuje w sytuacji takiego kryzysu, a potem następuje takie spowolnienie, zastanawiamy się, czy to jest, że te faktycznie pierwsze potrzeby są tylko istotne, a wszystko inne jest gdzieś już mniej istotne. Totalne przewartościowanie w naszych umysłach i skłonienie się do przyjrzenia naszemu stylowi życia, który z dnia na dzień ulega zmianie. Okazuje się, że jesteśmy w stanie się do tego przyzwyczaić. No właśnie, i co następuje dalej? I to, co jest następstwem tego, w co zostaliśmy wrzuceni, to jest bardziej racjonalna konsumpcja. Ona ma nam zapewnić tylko te pierwsze potrzeby, już nie łachtaniem naszych takich dodatkowych potrzeb, jakieś impulsy, zakupy dodatkowe, prawda? Tylko taka racjonalna konsumpcja, która pozwoli nam przetrwać ten czas pandemii. Bardziej społeczne, bardziej ludzkie i społeczne takie odczucia. Zostaliśmy odcięci. Okazuje się, że jedyny kontakt ze społecznością to jest przez kanały online. I tego zaczyna nam strasznie brakować. Zaczynamy tego odczuwać ogromny tego brak. I to, co się tutaj też jeszcze bardzo uwydatniło, to jest ta digitalizacja w każdej strefie naszego życia, ale też przemyślenia z nią związane. Oczywiście zaczynamy więcej korzystać. Osoby, nawet które wcześniej nie korzystały, teraz przechodzą do kanałów online i one prawdopodobnie w tych kanałach zostaną, ale okazuje się, że nie musimy już pracować na miejscu, tak? Tylko ta telepraca jest jak najbardziej dopuszczalna. Nie musimy już latać na konferencje, nie musimy przemieszczać się, żeby odbywać jakieś szkolenia, czy ćwiczymy w domu przed YouTube'em i nie jest konieczne przemieszczanie się do sali gimnastycznej. To wszystko powoduje totalną zmianę takiej świadomości naszej i uwaga, która jest skierowana na środowisko i na ekologię. Zaczynamy dostrzegać wartość tego środowiska, to co jest nam najbardziej zabrane, ta natura, nagle okazuje się, że ona jest niezwykle wartościowa. Bo nam taki właśnie filmik nakręcony przez Amerykankę, która w Wuhan znajdowała się po otwarciu miasta i ona mówiła, że teraz po prostu wszystkie skwery, parki i pokazywała filmik, są pełne ludzi, tego wcześniej nie było. I teraz pytanie, czy to zostanie, czy te zachowania zostaną. Za chwilę sobie spróbujemy na to
na to odpowiedzieć. I teraz nie bez powodu też widzicie Państwo taką planszę, która pokazuje ten okres kwarantanny, który też był zróżnicowany na takie trzy etapy, ale wyjście też z tej kwarantanny jest kolejnym etapem. My widzimy, że to jest proces i to nie jest proces, który trwa chwilę. Już sama kwarantanna trwała dwa miesiące. To jest niezwykły czas, kiedy jesteśmy oderwani od rzeczywistości. Ale teraz wychodząc z tej kwarantanny, to wcale nie jest powiedziane, że ten dzisiejszy konsument on taki pozostanie. On przechodzi kolejny etap, proces, który jak tutaj widzimy będzie trwał 9 miesięcy, ale my nie wiemy ile on będzie trwał. My tutaj sobie zakładamy, że we wrześniu te nowe normy już zaczną funkcjonować, ale nie wiemy czy nie będzie kolejnego etapu pandemii, czy nie będzie znowu czegoś, co nam przewartościuje naszą codzienność, prawda? Więc myślę, że bardzo ważne jest z punktu widzenia marketera spoglądanie na to jako taki bardzo długotrwały proces, który cały czas będzie się zmieniał i baczne obserwowanie tej rzeczywistości. To jest niezwykle istotne. I teraz jeszcze takie krótkie podsumowanie tego, co się działo z nami, z tym naszym stanem emocjonalnym i jako konsumenci, jak się zmieniamy. Huśtawka emocjonalna, ta właśnie nagłość, jesteśmy wrzuceni w zupełnie nowe realia. A wpływ na konsumpcję ma taką, że oczywiście zaczynamy kupować tylko te produkty, które są produktami pierwszej potrzeby, przechodzimy do zakupów online, ale inne zakupy odkładamy i jak mają zachować się marki, które sprzedają te produkty, które nie są produktami pierwszej potrzeby i co się będzie działo w naszych umysłach. I cały czas, patrząc tutaj na tą relację konsument-marka, proszę zauważyć, że marka jest w dużo gorszej sytuacji niż ten konsument, bo marka musi poradzić sobie z własnym kryzysem zarządzania swoją marką, ale jednocześnie są oczekiwania wobec niej. Konsument chciałby, żeby ta marka się nim zaopiekowała, żeby jeszcze w dodatku, dbając o siebie, to musi jeszcze zadbać o tego konsumenta i go uwzględniać. Już nie produkt tej marki będzie najważniejszy, tylko ten konsument wyrasta jako taki centrum naszego marketingu. I w tym pierwszym etapie użyteczność i obecność marki, tu chodzi o markę, szczerość, autentyczność była ważna, tak? My oczekiwaliśmy komunikatów, szukaliśmy informacji o tym, jak marka się zachowuje, czy ona jest otwarta, czy sklepy są otwarte, czy możemy zakupić dany produkt. I cały czas oczekiwaliśmy takiej więzi. Dotarłam do takich badań, które mówiły o tym, że część konsumentów mówi, że porzuciło pewne marki. Nie było powiedziane dlaczego, ale no możemy się domyślać, że nie było obecności tej marki, prawda? Albo nie czuliśmy, że te przekazy są wystarczająco szczere. Także te relacje mogły ulec zachwianiu. Kolejny etap to jest wyjście kwarantanny. To jest ten okres, w którym już się powolutku znajdujemy i akurat dzisiaj, 11 maja, Francja wychodzi z kwarantanny. To jest dla nich znamienna taka data, dużo, dużo mocniejsze jest to wyjście z kwarantanny, bo też dzieci wracają do szkół. I myślę, że tutaj będziemy też mogli patrzeć na te inne kraje europejskie, jak tam wyglądają te statystyki zachowań konsumenckich. Ale jest powolny powrót do normalności, silna potrzeba powrotu do realnych więzi społecznych, to widzimy, prawda? Zdecydowanie, ale jednocześnie jesteśmy miotani takimi uczuciami lęku, strachu, nie wiemy, co się będzie działo, ale też to jest ekscytacja, bo chcemy powrócić do tych dawnego życia, jednocześnie uznając, że 100% powrót do dawnego życia nie jest możliwy. I nowe normy, ja już nazywamy te nowe normy, czyli ten nowy etap, to już będzie po tym, jak kolejne te etapy, które w Polsce chyba zostały podzielone na cztery, one już miną i wrócimy do takiej normalnej rzeczywistości, ale jak słyszymy w Polsce, nie wiem, noszenie maseczek, czy pewnie jakieś szczególne środki ostrożności, jeżeli chodzi o higienę w sklepach, będą zachowane, czyli to już będzie ta nasza nowa normalność. I cały czas będziemy mieli do czynienia z takim zjawiskiem, czyli trochę socjologia nam się bardzo przeplata w tym wszystkim, bo mamy do czynienia właśnie z hedonizmem, ale racjonalizmem. Jesteśmy miotani takimi różnymi uczuciami, ale no pewnie w tym okresie nowej normy będziemy już bardziej powolnie te nasze uczucia już będą takie ustabilizowane. Jeszcze jest jedna różnica, na którą chcę zwrócić uwagę. Kwarantanna, zostaliśmy wrzuceni nagle. Ale już wyjście z tej kwarantanny jest rozłożone na etapy. Mamy czas, żeby się zaadaptować. My już się do tego przygotowywaliśmy, więc
też te zachowania będą odmienne. I w przypadku właśnie konsumpcji mówimy o trzech rodzajach konsumpcji, szczególnie przy wychodzeniu z tej kwarantanny, takiej racjonalnej, wyważonej, już właśnie na takie produkty pierwszej potrzeby, już nie ma tych impulsywnych, no przeszliśmy do kanału online, robimy sobie listę zakupową, więc to wszystko już ulega zmianie. Konsumpcja zwiększona, taka mająca na celu wynagrodzić nam ten nasz okres, kiedy byliśmy pozbawieni pewnych zakupów, oczywiście też będzie możliwa, ale wszystko zależy od zasobności portfela. Wiadomo, że te ekonomiczne osadzenie nasze też bardzo się zmieni w przypadku wielu osób. Rosnące bezrobocie i konsumpcja zawieszona. Ja myślę, że w tym etapie właśnie nowych norm ta konsumpcja, którą zawiesiliśmy podczas pandemii, też takie badania tutaj, czytałam takie badania, które mówiły o tym, że większość konsumentów mówi, że przynajmniej do zakończenia, do okresu wyjścia z kwarantanny, a inni mówili, że do w ogóle ucichnięcia w ogóle wszystkiego o koronawirusie. Ale to wszystko jest bardzo ważne, bardzo zależne tak naprawdę od tego, jak będziemy odczuwali to na dalszym etapie i jak ta nasza ekonomia będzie wyglądała. Ojku, przepraszam. I tu jest jeszcze cały czas te oczekiwania konsumentów wobec marek na każdym z tych etapów, ale proszę zobaczyć, one tak naprawdę się bardzo przewijają. Te oczekiwania wobec marek rosną, aktywność marki, inspiracja. Ta marka ma naprawdę ogromne społeczne takie zadanie do wykonania i ono, te wartości CSR-owe bardzo wzrastają w tym momencie. I chciałam Państwu przekazać takie badanie, które było zrobione jakiś czas temu we Francji, znaczy czas temu już podczas oczywiście kwarantanny, co będzie pierwszą rzeczą, którą zrobisz po wyjściu z kwarantanny. I proszę zwrócić uwagę, że 49% mówi, że spotka się z bliskimi. To spotkanie takie, wszystko co jest związane z więźniami międzyludzkimi, wybiega na pierwszą rzecz najważniejszą dla nas. 49% to jest ogromna liczba, a tylko 13% mówi o takich przyziemnych rzeczach, które wcześniej przecież wykonywaliśmy. To jest, że właśnie wybierze się do restauracji, czy będzie korzystać z przebywania z naturą, będzie się bawić. To są bardzo małe, nieliczne procenty i tylko 1% mówi, że najzwyczajniej powróci do codzienności. Widzimy tę ogromną zmianę popartą liczbami, oczywiście to były deklaracje, zobaczymy jak to będzie wyglądało później. A jak to wygląda w Polsce? Jakie są deklaracje Polaków? Deklaracje Polaków są takie, tutaj takie przedstawione jako negacje, czyli że będziemy rzadziej wychodzić do restauracji. Już ogromna liczba osób mówi, że będzie rzadziej wychodzić do restauracji. Ogromna liczba, 42% mówi, że będzie rzadziej podróżować po kraju i ograniczy kupowanie. Te deklaracje ograniczenia kupowania, one się wahają w granicach 35-50% w zależności od badania, ale widać, ogromny taki nurt właśnie oszczędzania. 86% osób stwierdziło, że zacznie oszczędzać, ale to nie jest tak, że nagle z zera do 86, tylko już wcześniej deklarowała dużo mniejsza liczba, między 60 a 70%, o ile dobrze pamiętam, osób deklarowała. Teraz ten nurt no, bardzo się zwiększa. I teraz, jeżeli my słyszymy, że ludzie będą się bali wychodzić do restauracji, będą rzadziej wychodzić, znaczy właśnie nie słyszymy, że będą się bali, oni stwierdzają, że będą rzadziej wychodzić, to teraz musimy się zastanowić, dlaczego oni będą rzadziej wychodzić. I jak możemy zrobić jako marka, co my możemy zrobić, żeby pomóc tym ludziom. I tutaj te wszystkie aspekty, które mówiliśmy o tym, o tej transparentności, mówieniu o tym, co robimy, jakie podjęliśmy środki do tego, żeby u nas było bezpiecznie, one powinny być jak najbardziej zaktywizowane, bo człowiek potrzebuje, żeby do niego mówić. Jeżeli zaczniemy do niego mówić, że my powiedzieliśmy takie czynności, to możemy zmienić to jego postępowanie i te jego deklaracje, które w tej chwili są no, średnio zadowalające na pewno dla właścicieli restauracji. I kolejny slajd, który pokazuje też o deklaracje o wakacjach. Też mimo tego, że ludzie są spragnieni i chcieliby gdzieś wyjechać, okazuje się, że będą to robić z ogromną ostrożnością i w dużo mniejszym odłożą prawdopodobnie te swoje plany na przyszłość. I taka konkluzja. Myślę, że wszyscy już się z tym w jakiś sposób oswoiliśmy, że ten świat wczoraj nie będzie tym samym, co jutro. Ale to też nie jest żadna nowość, bo świat cały czas ewoluował, tylko teraz dostaliśmy ogromnego przyspieszenia i myślę, że jeszcze więcej takich zmian widzimy zmian świadomościowych
jeszcze większe będzie rozgraniczenie pośród ludzi właśnie z pokolenia generacji X, Y czy Z chociażby, prawda? Te badania dowodzą, że ta młoda generacja zupełnie inaczej podchodzi do tych zmian i ona wręcz ich oczekuje. Też takie podsumowanie, system wartości, priorytety, konsumenci koncentrują się na potrzebach, na swoich potrzebach głównie i swoich najbliższych, ale już no, uważają, że są w centrum i oczekują też, żeby ich w ten sposób traktować. I to, co przed chwilą mówiłam, kryzys katalizatorem przemian. 43% Francuzów uważa, że kryzys może być punktem zwrotnym w ich codziennym życiu, a inne badanie też tutaj mam przed sobą, pokazuje, że aż 50% Amerykanów twierdzi, że już nie jest możliwe powrócenie do tego, co było. Czyli mamy nową rzeczywistość. A to, co przed chwilą powiedziałam, 78% młodych Francuzów nie chce, żeby świat działał tak jak przedtem, czyli dla nich ten kryzys jest takim efektem pozytywnym. Oni być może bardzo dobrze odnajdą się w tym świecie. I na tym slajdzie widzą Państwo, to jak gdyby nie bez przyczyny, widzimy dwa różne zupełnie zdjęcia w różnej kolorystyce, bo to nam o czymś przypominać. Ten po lewej stronie wózek na szarym tle pokazuje nowy model konsumpcji. Ta konsumpcja będzie istotna, bo wiadomo, że człowiek zawsze będzie konsumował, ale zupełnie w inny sposób. Już konsumpcja nie jest celem w samym sobie. Bardzo dużo oczekuje się od marki. Marka ma swoją rolę do spełnienia. Firmy wygrają, które do pożądanych zmian, które właśnie oczekuje się od nich tych podejmowania takich konkretnych działań. I ten self-selling marek, czy już nie produkt, nie ma ta marka mówić o sobie, tylko ona ma mówić, dlaczego jej produkt jest dobry dla tego konsumenta. Więc zupełnie odwrócenie trendów, które już były widziane jakiś czas temu. I tutaj widzimy te nowe doświadczenia życiowe, więcej namacalnych chwil. Ludzie będą dążyć do tego, żeby właśnie stawiać na emocje i tego będą oczekiwać. Być może przekazy marek właśnie wartościujące te emocje, w jakiś sposób odwołujące się do tych emocji, to jest właśnie ten trend, ale zaraz jeszcze o tym będziemy rozmawiać. I tutaj ostatni punkt z tego slajdu po prawej stronie to jest oderwanie się od szaleńczego, ślepego konsumpcjonizmu. Teraz już to widzimy, doznaliśmy tego, my tego namacalnie doznaliśmy, że ten konsumpcjonizm to było coś złego i w ogóle możemy się obyć bez wielu produktów, bez wielu jakichś elementów. Okej. Nowa filozofia życia. Po zakończeniu pandemii bardzo wiele osób teraz zdało sobie sprawę, że to oczywiście to zdrowie jest najważniejsze, obcowanie z naturą, zamknięci w tych swoich czterech ścianach, widzimy jaka ta natura jest piękna i jak warto z niej korzystać i będziemy ostrożni, będziemy bardzo dbać o nasze życie i o zdrowie, ale z różnych względów, znaczy będziemy zdrowo się odżywiać, będziemy właśnie uprawiać sporty i będziemy patrzeć na to, w jakie miejsca chodzimy, żeby to wszystko było bezpieczne. To będzie taki totalny kolejny trend. I tutaj co prawda chciałam pokazać przykład kampanii. Ona jest z 2014 roku, oczywiście nie ma żadnego związku teraz z tą pandemią, ale pokazuje nam ten goodvertising. Pokazuje, czego konsumenci oczekują. Okazuje się, że kampania zorganizowana przez Intermarché we Francji w 2014 roku, która mówi o tym, że jedz 5 warzyw i owoców dziennie, ale warzyw brzydkich, dokładnie tak powiedzieli, i pokazane są te warzywa brzydkie, okazała się totalnym sukcesem i te warzywa miały być sprzedawane 30% taniej i okazało się, że one zostały po prostu w pierwszej kolejności wykupione. Takie działania właśnie to będą trendy, które będą w tej chwili postępować, ale widać, że tutaj marka wykazała już takie pomysły dużo wcześniej. I teraz przejdziemy sobie do naszych zasadniczych pytań, które były też Państwo dostali zaproszenie na ten webinar. Tam stawialiśmy sobie takie pytanie, na które postaramy się odpowiedzieć, czyli marketing post-COVID. Jak wygląda ten marketing właśnie, czy możemy tak bezpośrednio sobie przyglądać się teraz, co się dzieje w Chinach czy w krajach azjatyckich po tej pandemii, czy tak nie do końca?
No i oczywiście i tak i nie. Nie mamy innego punktu odniesienia i powinniśmy patrzeć na to, co mamy, ale z pewnym takim filtrem, żeby nie przenosić tego zero-jedynkowo. Mamy Chiny, które po otwarciu okazało się, że ludzie o 30% robią rzadziej zakupy, ale robią te zakupy większe. Okazało się, że marki, rynki lokalne i władze lokalne bardzo wspierają tą konsumpcję, wydając bony różne na towary. Ludzie przestali chodzić do restauracji. Oczywiście nie wiem, jak wygląda ta kwestia idealnie, jak tam jest z kwestią dozwoloności, jak gdyby, czy to jest tylko jedzenie na wynos, czy można usiąść w tej restauracji, ale dotarłam do takiej wiadomości, że mimo wszystko jest dużo zmniejszona ta częstotliwość uczęszczania. I generalny trend to jest oszczędzanie. I teraz mamy do czynienia z innymi realiami gospodarczymi w tych dwóch gospodarkach. Gospodarka chińska od 30 lat tak naprawdę była najwolniej rozwijającą się spośród tych 30 lat gospodarek, znaczy ten moment teraz to jest był na takiego ogromnego zwolnienia. Polska gospodarka ma się całkiem dobrze i tak naprawdę według tego raportu Komisji Europejskiej z ubiegłego tygodnia wskazuje, że PKB znacznie spadnie, ale i tak wyjdziemy dosyć obronną ręką z tego kryzysu, podobnie zresztą jak z poprzedniego kryzysu 2008-2009. Także tu są takie troszeczkę optymistyczne wiadomości. I jeszcze co tutaj mamy, nie chciałabym niczego przeoczyć z tych elementów. A jeszcze te realia gospodarcze, to proszę też mieć na uwadze, że w Chinach nie była cała gospodarka zamknięta. Tam były zamknięte pewne rejony. W Polsce mieliśmy do czynienia z zamknięciem całkowitym, w związku z czym te zmiany pośród konsumentów będą bardzo, bardzo jednorodne. Ta komunikacja, która będzie ogólnokrajowa, ona może u nas dotyczyć jak najbardziej całego kraju, bo nie było tego zróżnicowania. Inne uwarunkowania społeczne. Tutaj chociażby chciałabym wymienić poziom optymizmu, który też wpływa na konsumpcję i na planowanie pewnych wydatków i widzenie świata, rzeczywistości. Inne uwarunkowania społeczne, bo w Chinach społeczność jest bardzo optymistyczna, a w Polsce dużo mniej, a tak naprawdę w tych wszystkich badaniach to najgorzej wypadli Francuzi i Hiszpanie i chciałam powiedzieć, że jak gdyby na zarzut tego, że być może dlatego, że Chińczycy już wcześniej wyszli z tej pandemii, nie, to badanie dotyczyło w tym samym dniu pandemii, było odniesione w czasie rzeczywistym, a nie później, więc no, te badania dosyć skrupulatnie pokazywały to, że tutaj mamy do czynienia z innym efektem. I sytuacja ekonomiczna jednostki, mimo tego, że to PKB okazuje się, że wyjdziemy obronną ręką, no to jednak sytuacja jednostki troszeczkę inna jest w Polsce, gdzie bezrobocie teraz znacznie wzrośnie, być może w innych krajach też, ale ta pomoc socjalna i wysokość bezrobocia i długość jego trwania jest znacznie inna niż w innych krajach, gdzie we Francji chyba 2 lata można otrzymywać zasiłek bezrobotny i on jest proporcjonalny do pensji. W Polsce tak nie jest, w związku z czym no to społeczeństwo jest na pewno znacznie bardziej ubogie. I też takie badania, jedne z badań, do których dotarłam, pokazywały, że zasobność takiego naszego portfela, jeżeli chodzi o oszczędności w Polsce, te oszczędności są naprawdę na bardzo niskim poziomie. Chyba tylko 10% społeczeństwa powiedziało, że mogłoby się utrzymać przez rok ze swoich oszczędności i tam dosyć drastycznie spadają te możliwości. W związku z czym no tutaj też warto mieć to na względzie i nie przenosić całkowicie tych realiów, które widzimy na innych rynkach. Okej. I co się będzie działo z tym konsumentem po pandemii, takie nasze podsumowania? Ten konsument będzie wykazywać finansową ostrożność, oczywiście on będzie wykazywał finansową ostrożność, bo on będzie czuł tą niepewność. Oczywiście w zależności do jakich dóbr, te takie dobra masowe i pierwszej potrzeby będzie musiał sobie zapewnić, ale on będzie w inny sposób robił zupełnie zakupy, bo on będzie, te wybory będą przemyślane, racjonalne, on się nauczył robić zakupy z tą swoją karteczką, z tą listą zakupową i będzie unikał jakichś dodatkowych wydatków.
jego potrzeby ewoluowały i będzie pewnie oszczędzał na to, żeby wydać na jakieś potrzeby, jakieś marzenia, ale już będzie to robił z dużo większą ostrożnością. Stawać się będzie zakupowym patriotą i tutaj pod dwoma względami. Zakupowym patriotą, jeżeli chodzi o kraj pochodzenia produktu, ale też będzie takim lokalnym patriotą. On podczas tej pandemii chodził sobie do sklepiku za rogiem, bo to było najbliżej i się okazało, że tam się całkiem fajnie robi zakupy. To dlaczego tego nie kontynuować, prawda? I kolejną istotną rzeczą to jest otwarcie na nowe ścieżki zakupowe. Ten kanał digital okazał się dla niego całkiem fajny. Pokazały się nowe możliwości, jeżeli chodzi o finansowanie. Okazało się, że zapłata, ścieżka ta zakupowa jest dużo łatwiejsza niż on myślał i on prawdopodobnie nie powróci już do tego kanału offline. Jednocześnie też takie badanie czytałam, tylko Francuzi i Amerykanie, co dziwne w sumie, bo mówi się o tym, że Amerykanie przecież jedną z najbardziej technologicznie rozwiniętych społeczności są, tam deklarują Amerykanie, że oni wrócą, już nie będą kontynuować tych zakupów online, tylko wrócą. Także też warto śledzić takie badania. Ja ubolewam, że w Polsce tych badań nie jest tak dużo robionych. Być może one z czasem będzie większe zainteresowanie i dostępność do tych badań, ale warto takie badania śledzić. I tutaj chciałabym Państwu pokazać na potrzeby tej post-covidowej rzeczywistości. Podzieliliśmy te grupy konsumentów na takie trzy rodzaje. I oczywiście one się mogą między sobą przeplatać. To jest taka grupa zen, out i home. Zen to jest ten człowiek właśnie, który zacznie myśleć o tym zdrowiu, on będzie o tej samoświadomości, o tych swoich takich potrzebach dobrostanu, naturalności. On będzie kupował zdrowe rzeczy, będzie patrzył na opakowania, na to, co jest w tym produkcie i co mu ten produkt może zapewnić, więc to jest jedna grupa. Druga to jest out, czyli to jest ten, który jest spragniony tego wyjścia na zewnątrz, on będzie dalej chodził do restauracji, ale też musimy go odpowiednio zapewnić o tym wszystkim, że tam jest bezpiecznie, bo on nie będzie ślepo gnał do tych miejsc, też będzie patrzył przez pryzmat tych wszystkich obostrzeń, ale no też w odpowiedni sposób ta marka powinna do niego mówić. I kolejny to jest taki domator. On odkrył, że życie w domu jest całkiem fajnie, on teraz będzie chciał ulepszyć ten dom, życie, gotowanie, czas rodzinny, fitness w domu, to wszystko jest możliwe, to po co w ogóle wychodzić? Więc jak do takiego konsumenta dotrzeć? I kolejnego slajdu, tylko zobaczę, jak z czasem stoimy, już 36 minut mówię, a jeszcze Monika będzie mówiła o dobrach luksusowych, ale już niedużo mi zostało, proszę Państwa. Co zmieni się w relacjach konsumenta z marką? No, przede wszystkim wzrosną jego oczekiwania w stosunku do marek w kwestii oczywiście bezpieczeństwa, przejrzystości komunikacji. On będzie oczekiwał, że ta marka zapewni go o tym wszystkim, czego dokonuje. Marketing relacji to między innymi mailingi spersonalizowane, takie wiadomości, które są dedykowane właśnie jemu, on tego będzie oczekiwał. Tu też jest trend, który, no to oczywiście nie od dzisiaj, ale myślę, że tutaj należy upatrywać takiego wzrostu w tej komunikacji i na to należałoby, aby marki stawiały. On jest właśnie w centrum, on jest najważniejszy, on sobie zdał sprawę z tego, że jego zdrowie jest najważniejsze i teraz marki mają zabiegać o to, żeby on kupił akurat ich produkt i powinny go przekazać mu takie informacje, żeby on chciał kupić ten produkt. Nie tylko dla samego kupienia, tylko dlaczego właśnie on ma ten produkt kupić. I stosunek do reklamy się zmienia. W sumie to nie jest jakaś ogromna zmiana, ale aż 25% społeczeństwa mówi, że reklama powinna się zmienić. 1/3 mówi, że może pozostać taka sama jak była, ale że powinna się zmienić. Teraz no nie jest wyjaśnione, co się powinno zmienić, ale my już wiemy, prawda? Powinno się zmienić to, że powinniśmy być lepiej poinformowani. To są takie główne trendy. I teraz chciałam Państwu pokazać taką fajną, istotną rzecz, o czym marki czasami zapominają, a co jest bardzo istotne, to jest humor w tej komunikacji, bo w tym całym nieszczęściu, w którym się znaleźliśmy, tej pandemii, niepokoju i tak dalej, zobaczcie, jak fajnie wybrnęła IKEA, która słynne klopsiki pokazała przepis na te klopsiki w formie takiej, jak instrukcja na meble. Uważam, że to jest genialny pomysł. I jednocześnie użyteczne, jednocześnie śmieszne, fajne,
No w ogóle uważam, że fantastyczna reklama. Szkoda, że w innych krajach, tylko jeden z krajów to wykorzystał, ale pomysł wydaje mi się genialny. Jeżeli chodzi o kolejną taką, właśnie ten trend takiej relacji, benefitu, żebyśmy my coś mieli z tej marki, to na przykład na stronie Nike znajdziemy jakieś dodatkowe takie bonusy, ja to bym nazwała właśnie benefity. Możemy, to co teraz dla nas jest najważniejsze, to jest / ćwiczcie w domu, prawda? Marka Nike nam podpowiada, jak możemy zajrzeć w głąb siebie, odczuwać wdzięczność, tak? I nie jesteśmy tylko nastawieni na sport. My jesteśmy w centrum i ta marka chce nam pomóc, ubierając nas w te swoje fajne ubrania. Ona chce nam pomóc, w jaki sposób możemy solidaryzować się z nią i jednocześnie zrobić coś fajnego dla siebie, więc uważam, że to jest bardzo fajny przykład. I ING, kreowanie relacji, wspieranie, solidarność. Tak wiele teraz mówimy o tej solidarności z innymi, pokolenia różne, widać młodych ludzi, którzy mogą starszym pomóc. I proszę zerknąć też, jakbyśmy tylko tak po prostu zerknęli na tą stronę, to my wcale nie widzimy pierwsze, że to jest bank. To wygląda jak zupełnie strona jakiegoś innego podmiotu. I to też jest pewnie jakiś tam klucz, żeby to wszystko nie było takie sformalizowane. I przechodzimy do etapu, kiedy powiemy o tym, jakie powinny być działania tych marek post-COVID. I ja tutaj sobie to podzieliłam na takie operacyjne, główne, strategiczne i komunikacyjne. Mamy te operacyjne, to żebyśmy nie zapomnieli o tym, że wychodząc z tej kwarantanny musimy dbać o to, co się dzieje teraz, tak? Czyli mamy strategię krótkoterminową, ale żebyśmy to w długim, dłuższym pryzmacie patrzyli i mieli z tyłu głowy, że to się znowu może zmienić, żebyśmy byli czuli i na te kolejne zmiany i byli do nich gotowi przede wszystkim. Myślę, że sporo marek teraz jeszcze raz przejrzy swoje procedury kryzysowe, które okazało się, że wcale nie funkcjonują tak, jak powinny. Badania pokazują, że 30% pracowników różnych firm twierdzi, że te procedury, które zostały wdrożone, były nieskuteczne, więc warto temu się przyjrzeć i sporządzić jakiś audyt, ale też jeżeli chodzi o działania marketingowe, nie tylko takie typowo sprzedażowe. Myślę, że to jest bardzo ważne. Ale też pojawiają się, żeby było coś optymistycznego też, pojawiają się też nowe możliwości, bo jest nowa przestrzeń, nowi klienci. Te klienci, którzy właśnie do kanałów online nagle się przekonali, w związku z czym trzeba po prostu umieć wykorzystać tą swoją szansę, swoje 5 minut dla tej marki, bo są też nowe możliwości. Ojku, przepraszam. I jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o to komunikacyjnie, skupienie się na komunikacji poziomej do konsumenta, tak? Nie ma już marka, nie ma hierarchizacji, nie ma marka, konsument, konsument, marka. Trochę ten konsument jest w środku, ale ta komunikacja jest pozioma. I tutaj profesor Bralczyk bardzo fajnie mówi, że nie powinniśmy mówić do marki, tylko nie powinniśmy mówić konsumentowi, tylko powinniśmy mówić nie do konsumenta, tylko konsumentowi. Ta komunikacja powinna być jeszcze bardziej otwarta. Nawiązywanie właśnie tych trwałych więzi, to już wcześniej wspomniałam o tym marketingu personalizowanym, który już jest coraz bardziej istotny i mimo tego, że personalizowany marketing troszeczkę nam przez chwilę konsumentów gdzieś tam świeciła nam się lampka, że to jest niebezpieczne, ale jednocześnie tego oczekujemy. My nie chcemy ogólnego mailingu dostawać, my chcemy dostawać to, co nas interesuje, więc marki powinny szczególnie na to zwrócić uwagę. I co też nie jest nowością, to jest content marketing. Proszę zauważyć, że podczas tego zamknięcia byliśmy zmuszeni. Byliśmy odbiorcą treści marketingowych, treści artykułów, komunikatów i to jest dalej ten trend. My dalej chcemy po prostu czytać, my chcemy wiedzieć coś więcej i marketing treści jednocześnie pozwala nam na analizę SEO, więc jak gdyby jest z korzyścią dla obu stron. Komunikacja powinna być mniej sprzedażowa, nastawiona na relacje. To jest też niezwykle, niezwykle istotne i tutaj troszeczkę w taką otchłań odchodzi nam ten graphic design i branding. To jest na dalszym planie. Myślę, że przez jakiś czas tak będzie, bo będą teraz dużo bardziej istotne elementy i warto też o tym pamiętać.
I co jest też istotne, to jest to informowanie klienta o tym, jak wygląda teraz jego, jego sklep, jego sprzedaż, czy jest otwarty, firma, Google firma, prawda, żebyśmy na bieżąco aktualizowali. To są niewielkie rzeczy, ale już pokazują klientowi, że jesteśmy dla niego ważni, że ma na bieżąco informacje. I chciałam Państwu pokazać tutaj na przykładzie marki Decathlon. Mamy tutaj polską stronę Decathlon, chyba przed 2 dni zrobiłam ten zrzut i jedyna informacja, jaka się pojawia na pierwszej stronie, to jest, że wszystkie nasze sklepy są już otwarte. I okej, fajnie, wiemy, że są otwarte, ale co dalej, tak? Czy jakaś więcej informacji? I w sumie nie dotarłam tutaj do jakichś informacji, które by mnie zapewniły o tym, że tam jest bezpiecznie i mogę się wybrać. A według mnie ta informacja powinna być na pierwszej stronie. Decathlon od jakiegoś czasu też ma taką usługę Click and Collect. Wklikałam się w to, chciałam zobaczyć, jaka jest tam informacja, no i generalnie jest tak, że mogę to zamówić online i następnie collect w miejscu sprzedaży, ale ja nie wiem, gdzie dalej, ja nie wiem, czy mam się udać do kasy, czy jest jakiś specjalny punkt, no to jest może taki szczegół, ale to właśnie o tym, na tym będzie polegał ten marketing, ja bym chciała wiedzieć coś więcej. Być może ja się wdrożyłam w to bardziej, bo czegoś takiego poszukiwałam, takiej informacji, ale gdzieś podświadomie ten klient nie poczuje się zaopiekowany. A proszę zerknąć teraz na stronę tej samej marki we Francji. Tutaj przetłumaczyłam na dole ten pierwszy komunikat, który się pojawia. Od razu na pierwszej stronie jest nam bardzo miło Was znowu powitać i zachowajmy uśmiech pod maskami, prawda? Taka drobna rzecz, a jaka sympatyczna, jaka fajna. A na samej górze na żółtym pasku mamy informację o tym, jaki sposób możemy teraz udać się do sklepu, jakie oni zabezpieczyli, jakie procedury wdrożyli, żeby nam zapewnić i personelowi, i klientom bezpieczeństwo. I jeszcze bardzo fajny, Decathlon we Francji wprowadził taką formę zakupów drive. Kupujemy przez internet albo przez telefon, podjeżdżamy pod sklep i sprzedawca wynosi nam to do bagażnika. Także mamy kilka możliwości, kilka różnych możliwości zakupu w sklepie. Dobrze, przechodzimy dalej. To jest, proszę Państwa, takie podsumowanie, wpływ kryzysu na marketing. Więcej, lepiej. Więcej komunikacji, ale komunikacja jednocześnie lepszej jakości. A lepszej jakości, bo taka, która dostarczy nam więcej informacji po prostu. Analizując te relacje klient-marka, doszliśmy do wniosku, i też bardzo wiele się o tym mówi, że to zaufanie jest niezwykle ważne. Tylko to, co to jest to zaufanie? No właśnie. Zaufanie to jest taki stan, o którym byśmy chcieli, żeby ktoś nam zapewnił to, żebyśmy się czuli dobrze, jak gdyby. To ja bym to tak ujęła i chyba coś podobnego jest w słowniku. Ona ma zapewnić nam spokój, pewność, bezpieczeństwo. Jest ściśle, uwaga, związane z reputacją marki. To zaufanie z reputacją marki jest związane. I jak zdobyć to zaufanie? Pewnie każda marka ma na to swój jakiś sposób, ale tutaj wynotowaliśmy kilka takich najważniejszych informacji. Transparentność, uczciwość i przejrzystość, no czyli te relacje, prawda? Ja bym też jeszcze odniosła taki element takiego dziecka zagubionego i rodzica. Jak się dziecko czuje niepewnie, to co powinniśmy zrobić? No właśnie się nim zaopiekować, żeby to dziecko odzyskało to zaufanie, żebyśmy mu mówili do niego, zapewniali go o pewnych kwestiach. I to tak samo w tych stosunkach powinniśmy odnieść tutaj. Ojejku, przepraszam. Proszenie o opinię i oceny produktów. Ponad 90% ankietowanych stwierdziło, że zaufanie wzbudzają w nich marki, kiedy są w stanie znaleźć opinie i oceny produktów w internecie. Dodatkowo, właśnie będąc otwartym na krytykę, bo konsument nie oceni pozytywnie marki, która nie ma negatywnych komentarzy, bo to jest dziwne, że ktoś nie ma zupełnie, ale marka powinna jednocześnie umieć odpowiedzieć na te negatywne komentarze. I pomaga w tym właśnie monitoring mediów, reagowaniem na komentarze nie tylko w miejscach, gdzie o te komentarze prosimy, tylko w miejscach, w których no, ciężko by nam było dotrzeć, gdybyśmy nie używali tego monitoringu mediów, więc to jest niezwykle istotne. Akcje społecznościowe
tutaj niezwykle są istotne. Widzieliśmy, że podczas pandemii marki trochę też przekrzykiwały się w tym, co kto zrobił i jak pomógł, ale to też gdzieś zapadnie w naszej pamięci i będziemy o tym pamiętać, że ta marka to nagle się przebranżowiła i zaczęła szyć maseczki. To gdzieś w nas zostanie. Spójność przekazów medialnych, czy to jest przekaz do nas bezpośredni za pomocą marketingu bezpośredniego, mailingu, czy nie wiem, PR-owe. Powinniśmy zawsze mówić jednym językiem, żebyśmy byli wiarygodni, a wtedy ten klient nam zaufa. No i employer branding oczywiście. Ta jednostka jest wiarygodna, jak jest wiarygodna od środka też, kiedy pracownicy o niej dobrze mówią. Teraz ktoś, kto szuka pracy, bardzo często sprawdza właśnie opinię o tym pracodawcy, więc warto też się temu przyjrzeć. I tutaj chciałam też przedstawić jedna z restauracji w Amsterdamie zaraz po otwarciu, po pandemii, pokazała, w jaki sposób ona zareagowała na tę pandemię i tutaj jak najbardziej myślę, że klienci mogą czuć się bezpiecznie, bo są odizolowani, jednocześnie z pięknym widokiem, ale taką informację nie mieszkali przekazywać, więc bardzo fajnie to wygląda. W bardzo wielu salonach samochodowych, jak przejrzałam różne strony dealerów, jest informacja o tym, w jaki sposób dbają o bezpieczeństwo po jeździe próbnej, jest dokonywana dezynfekcja samochodu, to też wpłynie pozytywnie, bo też nie chcielibyśmy się zarazić podczas zakupu samochodu, prawda? Więc warto o tym takie informacje pamiętać. A to trochę taka śmieszna informacja, może dla Państwa stomatologa można komuś szepnąć słówko, w jaki sposób właśnie jeden ze stomatologów to gdzieś w jakimś innym kraju było, dba o bezpieczeństwo, w jaki sposób zabezpiecza i siebie, i pacjenta. Ale taki post, który pojawił się, on miał bardzo dużo polubień i ludzie to z chęcią dzielili jako taką ciekawostkę, ale też myślę, że fajną reklamę sobie zrobili tym postem. To z mojej strony już wszystko. Chciałam teraz oddać głos Monice, a myślę, że potem jeszcze będzie chwila czasu, żeby porozmawiać z Państwem i przedyskutować, jak Państwa punkt widzenia. Także ja już kończę dzielić mój screen i Monika, zapraszam Cię, oddaję Ci głos. Mhm. Witam Państwa serdecznie. To ja w takim razie już tutaj pokażę Państwu, co przygotowałam, jeśli chodzi o marketing dóbr premium i luksusowych. Przygotowałyśmy osobną jakby prezentację pod właśnie ten segment rynku, ponieważ dobra luksusowe czy branża luksusowa zupełnie inaczej reaguje na kryzysy, a poza tym występuje też taki efekt Weblena. Im produkt jest droższy, tym czasami rośnie na niego popyt. Więc przyjrzymy się tutaj pokrótce, jak branża jaki wpływ na branżę miała zachodząca tutaj pandemia. Już sekundeczkę, już przechodzę do następnego slajdu. Marki luksusowe są mniej wrażliwe na kryzysy niż te z rynku masowego i spowodowane jest to tym, że najczęściej to właśnie ludzie mniej zamożni muszą zdecydowanie zmienić swoje zachowania konsumenckie, ponieważ nie posiadają oszczędności, na tyle nie mają dużo zgromadzonych oszczędności, by spokojnie przetrwać ten czas niepewności. Natomiast zamożna klientela nie doświadcza tak drastycznych zmian, jeśli chodzi o ich stan posiadania i nie jest zmuszona właśnie do zmian swoich zakupów. Dlaczego COVID jest kryzysem innym niż wszystkie? Jak gdyby przede wszystkim dlatego, ponieważ nigdy nie mieliśmy wcześniej do czynienia z zamknięciem sklepów na tak długi czas, tak? Sklepy zamknięte przez 2 miesiące spowodowały tak naprawdę odcięcie głównego kanału dystrybucji dla marek luksusowych, które dystrybuują głównie przez swoje własne sklepy, przez sklepy multibrandowe czy przez sklepy zlokalizowane na lotniskach. Bardzo stawiają także na ruch turystyczny, a tak naprawdę zostało im tylko jedno, mianowicie e-commerce, która dla marek luksusowych stanowi zaledwie 12%.
Dlaczego tak mało? Jak gdyby, jeśli, jak gdyby taką zrobię malutką dygresję dla Państwa, szczególnie dla tych z Państwa, którzy nie przyglądają się tak na bieżąco markom luksusowym. Marki te od wielu lat już taką dużą jakby obawą i rezerwą wchodzą do internetu. Dlaczego? Dlatego, bo w internecie dużo trudniej jest wykreować taką aurę luksusowości, z jaką mamy do czynienia w sklepach. Proszę sobie właśnie, nie wiem, przypomnieć, wyobrazić, jak wyglądają sklepy luksusowe. Są takimi w pewnym sensie świątyniami luksusu. Produkty wyeksponowane są trochę jak takie dzieła sztuki, są pięknie zaprezentowane. Całe doświadczenie, to customer experience jest takie wyjątkowe od początku do końca. Zarówno jest doskonale wyszkolony personel, który potrafi opowiedzieć nam o marce, potrafi doskonale doradzić produkt, zaopiekować się nami, natomiast w internecie trudniej jest właśnie wytworzyć takie doświadczenie. Mówi się, że w internecie częściej zwracamy uwagę na cenę, bardziej się skupiamy na cenie, a mniej na samej wyjątkowości produktu. W sklepach online nie zobaczymy, tak jak w realu, wyjątkowości tkaniny czy pięknego wykończenia. To już jak gdyby schodzi niestety troszeczkę na drugi plan, dlatego właśnie to stoi właśnie za tym niskim procentem e-commerce'u branży luksusowej. Tak szybciutko opowiem Państwu o działaniach, które były podejmowane podczas zamknięcia gospodarek. Można podzielić je na takie trzy główne nurty, trzy główne tendencje. Generalnie marki skupiały się na wsparciu, na jak gdyby w walce z koronawirusem. Komunikaty też dotyczyły takiej zapewnianiu rozrywki, inspiracji konsumentom, którzy zamknięci byli w swoich domach. I trzeci taki nurt to promowanie produktów w social mediach. Być może brzmi to dosyć zaskakująco, ale faktycznie jak gdyby dla bardzo wielu marek była to absolutna nowość. Te przykłady być może znają już Państwo z komunikatów prasowych, natomiast wydają się bardzo ciekawe z punktu widzenia tego, że bardzo jak gdyby sprawiają, że lepiej myślimy o tych markach, jak wiemy, że tak w dużej mierze albo dokonują milionowych donacji na rzecz służby zdrowia, albo tak jak marka Gucci udostępniła swój kanał instagramowy Światowej Organizacji Zdrowia po to, żeby właśnie ta organizacja przekazywała informacje ważne, jak walczyć z koronawirusem, jak się zabezpieczać, byśmy byli bezpieczni. LVMH wprowadziło, jakby przekwalifikowało tutaj swoją, przeorganizowało pracę swoich fabryk, by móc produkować takie niezbędne żele antybakteryjne. Z kolei marka Chanel, jednak jak gdyby taki bastion luksusu z najwyższego szczebla, jak gdyby piramidy luksusu, zamiast szyć właśnie swoje przepiękne kostiumy, zaczęła produkować po prostu odzież dla służby zdrowia, odzież ochronną czy maseczki. Marka Ferrari z kolei zaczęła produkować zamiast sportowych samochodów respiratory. Także to też jest bardzo godne pochwały. A jeden z naszych klientów, marka Nocibe, o której wspomniała wcześniej Ania, czyli jak gdyby Douglas na innych rynkach, oferowała kremy do pielęgnacji rąk personelowi medycznemu. Każde takie nawet drobne działanie bardzo dobrze wpływa wizerunkowo na jak gdyby na wizerunek marki i taką przychylność konsumentów. Wiele marek zapewnia także jakąś taką rozrywkę na czas zamknięcia.
I tutaj chciałabym Wam opowiedzieć o kilku różnych, zupełnie różnorodnych przykładach. Jednym z nich jest na przykład taka współpraca znanego projektanta, szczególnie wśród młodego pokolenia, Jacques Mus, który wcielił się w rolę takiego wykładowcy i opowiadał o różnych nowinkach, trendach i znaczeniu mody w dzisiejszym świecie we współpracy z Instytutem Institut Français de la Mode. Oczywiście content jest bezpłatny i można spokojnie jak gdyby zalogować się i obejrzeć takie wideo. Kolejnym działaniem są takie organizowanie wystaw online z użyciem takich już technologii wirtualnej rzeczywistości, gdzie możemy wejść na wystawę na przykład marki Calvina Kleina i zobaczyć, co artystycznego gestorzy marki przygotowali. W obliczu jak gdyby tego, że jesteśmy zamknięci, czy byliśmy dotychczas jak gdyby zamknięci, nie mogliśmy korzystać właśnie z instytucji kultury, marki luksusowe tutaj szerzą dostęp do sztuki. Innym przykładem jest działanie szwajcarskiej firmy marki Omega, która z kolei przygotowała kolorowanki dla dzieci i dla dorosłych, które przedstawiały produkty marki, czyli głównie zegarki, ale także różne scenki sportowe, w których marka jest sponsorem. Więc pokazuje nie tylko w ten sposób jak gdyby swój produkt, ale także jak gdyby troszeczkę naświetla działania marketingowe. Co jest w sumie dosyć ciekawe, to takie działania powodują, że marka staje się konsumentowi bliższa. Jak gdyby schodzi troszeczkę z takiego piedestału, kiedy jest taka zupełnie niedostępna. Nagle staje się po prostu taka sympatyczna. I jeszcze jeden przykład tutaj z naszego rodzimego rynku i jednego właśnie z naszych klientów. Jeden z dystrybutorów wina zdecydował się na, znaczy dystrybutorów wina głównie oferujący swoje produkty do branży restauracyjnej i posiadający oczywiście sklep detaliczny, natomiast jak gdyby gro przychodów miał z tego działania B2B, które zostało po prostu zamrożone na ten czas zamknięcia, ale zdecydował się na wprowadzenie webinarów dla konsumentów, webinarów, w których dokonywane były wine tastingi, tak, po wcześniejszym dostarczeniu wina do domów, różne konsultacje na temat food pairingu, czyli co powinniśmy, jakie wino powinniśmy zakupić, czy jakie pić do danego dania. I tutaj firma odnotowała zdecydowany wzrost sprzedaży, szczególnie właśnie w kategorii tych alkoholów premium, czyli droższych win i szampanów. Także wydaje nam się, że no, tutaj jak konsumenci tych dóbr luksusowych, czy konsumenci aspirujący, chcieli sobie zrobić przyjemność, to na co, jak gdyby do czego mieli dostęp, no do wina i do szampana mieli dostęp, więc mogli sobie uprzyjemnić to życie w domu. I jeszcze jeden przykład jakby działań marketingowych. Tutaj specjalnie pokazuję takie wycinki z rynku chińskiego, ponieważ dla marek luksusowych rynek chiński no, jest jednym z najważniejszych w tym momencie. I żeby porozumieć się na bieżąco właśnie z konsumentem właśnie z tego kraju, tworzone są różnego rodzaju pop-up story w mediach społecznościowych, w jak gdyby takim odpowiedniku naszego Facebooka w WeChacie, gdzie konsument może jakby wejść do tego pop-up store'u, zobaczyć kolekcję, może nawet w czasie rzeczywistym po prostu porozmawiać z personelem, który doradzi, pokaże jakieś inne produkty i jak gdyby tutaj można też dopiąć transakcji, zakupić produkt. Innymi pomysłami jest na przykład angażowanie celebrytów czy osób wpływowych, influencerów do rekomendowania produktów i to też odbywa się na takich live czatach. I tutaj na przykład po prawej stronie właśnie jeden z przykładów sprzedaży akcesoriów i kosmetyków marki Burberry, projektowanych przez prezentowanych przez właśnie jedną z influencerek. I jeszcze jeden taki ważny trend to pokazywanie, robienie pokazów online również z użyciem tej wirtualnej rzeczywistości,
Więc jak gdyby każdy może je zobaczyć i niekiedy jest włączona taka funkcjonalność, aby produkt też nabyć. Ok. A jakie są motywacje? Co motywuje konsumentów dóbr luksusowych do zakupu produktów? No, nie możemy nie powiedzieć o konsumpcji na pokaz. Jest to bardzo ważne, że bardzo, bardzo często jak gdyby po kryzysach konsumenci chcą pokazać, że ich sytuacja wcale nie uległa pogorszeniu, jest całkiem dobra i decydują się właśnie na zakup dóbr luksusowych właśnie po to, żeby zademonstrować tą swoją sytuację ekonomiczną. Do tego jak gdyby najlepiej sprawdzają się produkty, które są charakterystyczne dla marki, czyli cechują się takim rozpoznawalnym wzornictwem, czy to jeśli chodzi o deseń, czy o krój, oraz ewentualnie jak gdyby zamieszczonym logotypem. Co jeszcze? Jak gdyby konsumenci też rekompensują sobie zamknięcie. Po 2 miesiącach przebywania w domu bardzo chętnie wybierają się na zakupy i tutaj można by powiedzieć nawet o szturmowaniu sklepów. Nie wiem, czy Państwo mieli okazję przeczytać, natomiast głośno było w mediach ostatnio o szturmowanym sklepie Hermesa, w którym w Chinach po otwarciu gospodarki, w którym sprzedaż przekroczyła 2,5 miliona dolarów jednego dnia i to osiągnęła absolutny rekord. Więc ludzie jakby byli faktycznie spragnieni tego poczucia właśnie, że mogą pozwolić sobie na coś luksusowego. U nas na rodzinnym rynku na przykład można zaobserwować to, że po otwarciu już częściowym gospodarki 4 maja wszystkie korty jak gdyby zostały wybukowane praktycznie od rana do wieczora, więc jak gdyby konsumenci rzucili się na to, bo są bardzo spragnieni tych przyjemności czy powrócenia do swoich dawnych nawyków. I jeszcze o jednej rzeczy warto tutaj wspomnieć, mianowicie o tym, że dobra luksusowe są doskonałym nośnikiem marzeń. Komunikują właśnie taką wolność i jest taki tak zwany efekt szminki, który polega na tym, że konsumenci, nawet ci aspiracyjni, którzy na co dzień nie mogą pozwolić sobie na zakup drogich produktów właśnie luksusowych, to kupią sobie chociażby szminkę, która będzie sygnowana znaną marką, na przykład, nie wiem, czy Dior, czy Chanel. I za każdym razem, jak będą ją z niej korzystać, to po prostu będą mieli poczucie, że weszli chociaż właśnie tą jedną nogą do świata luksusu, tak? Okej. A jak COVID wpłynie na poszczególne branże dóbr luksusowych? Oczywiście jak gdyby wszystko to, co jak gdyby teraz Państwu powiem, no to są hipotezy, to jak gdyby nikt nie wie, jak to wpłynie, natomiast jak gdyby to, co możemy zobaczyć, jakie główne tendencje, są następujące. Jeśli chodzi o branżę modową, to musimy zauważyć, że ostatnia kolekcja była kontraktowana online. To znaczy bajerzy, czyli kupcy, nie mogli wybrać kolekcji będąc w showroomach czy po pokazie mody, dotykając ubrań, które chcieliby zakupić do swoich sklepów, tylko robili to przez internet, przez kamerkę, przez jaką teraz widzimy. I to spowoduje, że prawdopodobnie w sklepach zobaczymy inny asortyment, mianowicie taki, który bardzo dobrze wygląda w internecie, a nie wiadomo, znaczy nie wiadomo, a jak gdyby nie jest tak oczywiste, czy nie zakochaliby się kupcy właśnie w innych, nie wiem, w innych ubraniach, gdyby mogli dotknąć tkaniny albo gdyby mogli zobaczyć jakieś szczegóły wykończenia. Więc tak, to jest taka właśnie jedna interesująca obserwacja. Zyskają najprawdopodobniej produkty ponadczasowe, czyli takie jak gdyby produkty, które nie ulegają, znaczy nie są trendy tylko teraz, tylko w tym sezonie i mogą mieć taki charakter inwestycyjny, czyli jeśli będziemy chcieli sprzedać w przyszłości, jeśli nasza sytuacja ekonomiczna się pogorszy, to jak gdyby nie sprzedamy tego ze stratą.
Na przykład to było interesujące, ostatnio w internecie też było głośno o tym, że torebki, szczególnie te kultowe Chanel czy Hermes, były odsprzedawane z drugiej ręki drożej niż jakby w cenach wyższych niż takie, które były oferowane w oryginalnych sklepach. Także można by tutaj domniemywać, że faktycznie jest ten charakter inwestycyjny w produktach ponadczasowych czy klasycznych, tak? Okej, okay. Co jeszcze? Teraz na przykład Vogue zorganizował taką jakby konferencję Global Conversations, na którą zaprosił projektantów do dyskusji na temat przyszłości mody i wielu z projektantów już deklaruje, że zmieniają swój rytm pokazywania kolekcji. Z 6 czy 4, 4 i 6 mniej więcej to jest taka rynkowa norma na 2 kolekcje rocznie, czyli wiosna, lato, jesień, zima, czyli wracamy troszeczkę do początków jak gdyby mody i zwolni trochę ten szaleńczy rytm. Dlaczego? Dlatego, bo produkując aż 6 kolekcji, trudno się naprawdę na niej skupić, naprawdę przygotować ją wyjątkową, a poza tym nie jest to, było, no, taka zmiana na wolniej będzie z korzyścią dla środowiska. Większe znaczenie będzie miało rzemiosło, czyli powrót troszeczkę do takiej lokalnej produkcji przez wykwalifikowaną siłę roboczą, jak gdyby nie delokalizowanie produkcji do daleko, tak, bo wtedy mamy mniejszy na nią wpływ, szczególnie w takiej sytuacji, jak mieliśmy do czynienia ostatnio, oraz większy nacisk na to, skąd pochodzą nasze materiały, znaczy materiały, z których się tworzy i sposób produkcji, czy on na pewno jest zrównoważony. Okej, to przejdźmy teraz do takich hipotez, jeśli chodzi o branżę motoryzacyjną. Tutaj akurat na polskim rynku mieliśmy do czynienia raczej ze spadkiem sprzedaży samochodów w ostatnich latach, natomiast on nie był, znaczy branża samochodów premium stała zdecydowanie lepiej. Niemniej jednak, teraz jeśli na przykład kontaktujemy się z dealerami, to już widzimy, że dostępność aut jest ograniczona i z powodu zaburzonych łańcuchów dostaw prawdopodobnie najwcześniejsze odbiory będą możliwe pod koniec 2020 roku. Nie wiemy, czy będziemy mieli do czynienia z kolejną falą pandemii na jesieni, więc to... Jak gdyby ten taki niepewny charakter tej naszej przyszłości może powodować, że konsumenci będą decydować jednak o odłożeniu tych zakupów na kolejne miesiące, czy właśnie na przyszły rok. I widać, to może to też jest jeszcze istotne, że widać, że wracają auta już teraz z leasingu do ponownego obrotu, czyli będzie można kupić samochody premium być może szybciej właśnie z drugiej ręki. I co jeszcze? Ostatnia tutaj taka obserwacja jest taka, że coraz większą rolę odgrywa takie podejście ekologiczne, nawet właśnie w branży samochodowej, mimo tego, że może miasta nie są jeszcze w Polsce przygotowane do tego, natomiast może to się przełożyć na większą chęć zakupu samochodów hybrydowych lub elektrycznych. I przejdźmy teraz do branży beauty, która jest wedle firmy konsultingowej Ernst & Young jedną z najbardziej odpornych na kryzysy, między innymi dlatego, bo występuje ten wspomniany efekt szminki. Te produkty nie są jakby nominalnie bardzo drogie, są wielokrotnie droższe niż produkty marek z rynku jak gdyby masowego, natomiast ludzie mogą sobie na nie pozwolić i sprawia im to jak gdyby ogromną przyjemność. Póki salony kosmetyczne i spa są zamknięte, to też można zauważyć większe zainteresowanie produktami pielęgnacyjnymi, które właśnie mają zbudować tą przestrzeń spa troszeczkę właśnie w naszych domach. Więc zobaczymy, jak długo ten trend się utrzyma.
I to, co już wspomniała Ania, jak gdyby w przypadku kosmetyków luksusowych jak najbardziej także, a nawet być może to będzie jeszcze bardziej wzmocnione, konsumenci będą zwracać ogromną uwagę na skład produktów, na etykiety, tak? Czy produkty są bezpieczne, wegańskie i tak dalej. Dobrze, to lecę w takim razie dalej, bo chyba pomalutku, ojojoj, czas już przekroczony. Ostatnia rzecz, to chciałabym, żeby Państwo zapamiętali z tej prezentacji. Jakie są zalecenia dla gestorów marek luksusowych? Mianowicie, jest bardzo ważny jest kanał digital, nie należy go traktować po macoszemu, trzeba przyjrzeć się, jak można, w jaki sposób można odpowiednio przedstawiać produkty właśnie luksusowe w internecie. Możemy przyglądać się temu, co robią marki globalne. Nie ograniczać tej obecności digitalowej tylko do marketingu, czyli do tak zwanej jakby, no nie wiem, wizytówki, ale także wzbogacić jak gdyby to o kanał dystrybucji, tak, żebyśmy mogli sprzedawać online. Kolejna rzecz, to też zazębia się z tym, o czym mówiła wcześniej Ania, troska o zdrowie. Zapewniajmy konsumentów o tym, że robienie zakupów u nas jest bezpieczne, o tych procedurach, które podejmujemy. Kolejna rzecz, zrównoważona produkcja, czyli informujmy o tym, w jaki sposób wytwarzane są nasze produkty i z jakich materiałów. Czyli to jest bardzo ważne, żeby pokazać, że dbamy o środowisko. Pokażmy, że nasz biznes jest etyczny, czyli zredefiniujmy wyznawane wartości. Albo jeśli wyznawaliśmy już dotychczas takie wartości w zgodzie z dbaniem o nasze zdrowie, o środowisko, to pokażmy, wyodrębnijmy je, pokażmy je w wyraźny sposób. Nie nawołujmy do szaleńczej konsumpcji. I ostatnia rzecz, jak gdyby konsumenci chcą być może konsumować mniej, ale lepiej, więc to jest ogromna szansa właśnie dla produktów z wyższej półki. Dobrze, to dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę, dziękujemy wszystkim, którym udało się dotrwać do samego końca. Jeśli ktoś będzie miał pytanie dotyczące czy pierwszej, czy drugiej części prezentacji, z przyjemnością odpowiemy. Tutaj jeszcze udostępniamy nasze adresy e-mailowe oraz telefony. Dla zainteresowanych proszę sobie zapisać i będziemy z przyjemnością odpowiadać na pytania. Dziękujemy. Ja również bardzo, bardzo dziękuję za tę prezentację. Myślę, że to bardzo ciekawy głos tutaj w refleksji na temat komunikacji. Pozostawiam pytanie jakby tutaj otwarte, bo myślę, że rzeczywiście ciekawa byłaby jakaś wymiana doświadczeń. Jeśli Państwo jeszcze dysponujecie kilkoma minutami, być może ktoś by chciał zabrać głos na forum. Jeśli tak, to przypomnę, poproszę o wciśnięcie tej zielonej rączki na dole. Dla mnie to będzie sygnał, że Państwo chcecie porozumieć się jakoś z nami, podzielić refleksją. Tak, ja też jestem bardzo ciekawa właśnie, czy ktoś ma odmienne refleksje albo jeszcze chciałby coś dodać ze swojej praktyki, bo dla nas też każda taka wiedza jest też bardzo cenna, więc jeżeli ktoś miałby ochotę zabrać głos, to posłuchamy chętnie.